Nagrywa się. Ej, słuchajcie, udało mi się umieścić telefon. Jak coś, to nagrywam już dla Was wcześniej filmy, ale ten wyjdzie chyba najlepszy. Więc zobaczcie. Tutaj ogólnie, gdzie jestem. Od jakiegoś czasu nagrywam tu filmy, to widać, że jestem w tym terenie, ale tak pierwszy raz ogólnie mam do czynienia z tym biomem tutaj, nie? Bo tu jest rejon, gdzie po prostu jest, zaczynają się ta garstka, ten malutki obszar, jedyny w tym miejscu z lasami. I te lasy są naprawdę bardzo ciekawe, bo tu są po prostu liany nawet, tak jak po prostu gdzieś w dżungli i tak dalej, bo tu są fronty tropikalne, tu już jest taki tropikalny klimat. No i te lasy zupełnie wyglądają inaczej. Ta flora jest naprawdę wysoka, wielka i bujna, nawet te malutkie krzaczki, tak jak u nas są w Polsce, gdzieś tam takie, tutaj są o wiele większe, a główne drzewa są naprawdę wysokie, wyciągnięte, nie mają rozgałęzień gdzieś tu blisko, są cienkie jak takie pałąki, nie? Dopiero gdzieś u góry się rozwidlają na tych z tymi liśćmi i one są wszystkie, te liście są płaskie i duże dosyć, nie? Są takie typowo tropikalne, takie dżunglowe jakby takie, nie? Tak dalej, nie? U nas w Polsce takie tego typu liany też widnieją identyczne, tylko są strasznie mikro, takie małe. To mi się daje przez to, że tu jest inna temperatura przez cały rok, nie? Jest ogólnie cieplej, nie? Może inna też witamina trochę jest jakby przez to, że te fronty są ciepłe. Mają inną możliwość jakby wzrostu, lepszą może nieco w ten deseń, ale tu jest naprawdę fajnie, bo już nawet papugi się spotyka, żółwie, różne takie i takie jakby oceloty, coś takiego. Tutaj rzadko spotykane koty, takie dzikie jak u nas rysie, gdzieś tam tu u nas tutaj są te koty i one gdzieś tam tym przesmykiem gibraltarskim przy Portugalii i na przykład przy Afryce tutaj te 10 km gdzieś tam niechcący, jak transport kontenerów wielkimi statkami przypływał, to one gdzieś tu tak niechcący po prostu przeskakiwały i dotąd po prostu docierały tutaj wybrzeżem Portugalii, Hiszpanią, Francją i tak dalej, aż tutaj dotąd i czasami były w tych lasach spotykane, także jest bardzo ciekawe i teraz idę specjalnie się pobawić tą lianą, bo zobaczcie, ona jest naprawdę ciekawa. Zobaczcie, to są takie wióry, nie? To jest takie wiórowate jakby, nie? Takie same u nas są w Polsce, tylko że małe. To widać tu u nas w polskich krzakach, to jest to samo.